Jeśli Twoim problemem są zmarszczki w górnej części twarzy, takie jak lwia bruzda, zmarszczki poprzeczne czoła, kurze łapki, tutaj metodą z wyboru jest toksyna botulinowa. Pokażę Wam teraz trzy najczęstsze okolice, które są poddawane leczeniu toksyną botulinową. Jest to lwia bruzda, tutaj między brwiami, zmarszczki poprzeczne czoła oraz kurze łapki. Ostrzykujemy mięśnie tak, aby powstrzymać ich funkcję. Wtedy, jeżeli nie mamy tego ruchu, unikamy sytuacji, w której skóra się tutaj załamuje. Jeżeli regularnie robimy zabiegi z toksyną botulinową, udaje nam się zlikwidować zmarszczki albo wypłacić je tak, że nie są już widoczne. Możemy również ostrzykiwać mięsień czołowy, który przyczynia się do tych zmarszczek poprzecznych na czole. Należy jednak pamiętać o tym, że mięsień ten jest dźwigaczem, dlatego zawsze powinien być ostrzykiwany również z okolicą lwiej bruzdy, ponieważ tutaj mięśnie są depresorami i ściągają nam w dół. Jeżeli wyłączymy mięśnie tylko i wyłącznie dźwigające tą okolicę do góry, uzyskamy efekt opuszczenia brwi.